Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dawid Nachajowski, miło mi jest powitać wszystkich widzów telewizji Trwam z Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym porozmawiamy na temat prześladowań chrześcijan na świecie w kontekście dokumentów prezentowanych w Parlamencie Europejskim. Jest ze mną pan poseł Parlamentu Europejskiego Peter van Dalen z Holandii. Hello and welcome. Good morning. Dzień dobry. Wiem, że na początku tego roku zaprezentował pan europosłom w Strasburgu raport poświęcony prześladowaniom chrześcijan w różnych miejscach świata. Analizuje pan problem od lat. O czym najważniejszym chciałby pan powiedzieć ludziom? Już w styczniu tego roku zaprezentowaliśmy najnowsze informacje, jeśli chodzi o prześladowanie chrześcijan na świecie. Z tego, co zauważyliśmy, w wielu muzułmańskich krajach, takich jak na przykład Nigeria, Egipt czy Pakistan, sytuacja chrześcijan jest zła, ale co ważne, również w Indiach sytuacja chrześcijan po prostu się pogarsza. Dzieje się tak z powodu rządu w Indiach. Od prawie 2 lat władzę sprawuje nowy rząd hinduistyczno-nacjonalny z premierem Modim na czele. W jego programie znalazło się promowanie hinduizmu, a ofiarami takiego programu są w szczególności indyjscy chrześcijanie. Wiele osób tutaj na Zachodzie myśli o Indiach jako o ciekawym kraju, miejscu, w którym warto spędzić urlop i zwiedzić, ale pamiętajmy, że sytuacja chrześcijan jest coraz gorsza. Wysłaliśmy list do rządu Indii, aby mieć pewność, że ma on na uwadze właściwe przestrzeganie praw mniejszości, takich jak chrześcijanie, aby angażował się społecznie zamiast hamować rozwój. Chciałbym przejść teraz do Syrii i Iraku. Jakie ma pan tutaj najnowsze informacje? Przypomnieć należy, że Open Doors opublikowało Światowy Indeks Prześladowań 2017, gdzie właśnie w tych krajach chrześcijanie są silnie prześladowani. Tak, niestety szczególnie tak zwane państwo islamskie zamordowało już wielu chrześcijan poprzez na przykład ścięcie głów, wtrącali ludzi do więzienia, dawali dzieciom kałasznikowy do zabijania chrześcijan. Obecnie sytuacja wygląda tak, że ISIS wycofuje się. Mosul został odbity przez siły irackie i to, czym się zajmujemy, to bezpośrednia pomoc chrześcijanom w powrocie do Mosulu i odbudowie świątyń. I mam szczerą nadzieję, że również rządy w Europie wesprą tych chrześcijan w odbudowie tak, aby chrześcijanie mogli powrócić do normalnej, regularnej posługi, jaką mieli w przeszłości. Obecnie wszystko się zmienia. Niestety z drugiej strony należy stwierdzić, że wielu chrześcijan znajduje się wśród uchodźców, którzy opuścili Syrię czy Irak. Mam nadzieję, że tam powrócą, ale to wymaga wielu inwestycji w Iraku, w Syrii oraz w miastach takich jak Mosul, aby odrestaurować kościoły i domy. Jakiej konkretnie pomocy udzielacie chrześcijanom w ramach Intergrupy na rzecz wolności religijnej, której jest pan współprzewodniczącym? Czy jest to głównie pomoc humanitarna, czy też środki finansowe? Intergrupa na rzecz wolności religijnej jest w bezpośrednim kontakcie z panią Mogherini, wysoką przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej Unii Europejskiej. Daliśmy jej mandat do 2 spraw. Do przekazania środków ludziom w potrzebie, którzy są bezdomni, a z drugiej strony do wsparcia społeczności, które chcą powrócić do miast, w których żyły. Widzimy, że szczególnie pani Mogherini oraz Europejska Służba Działań Zewnętrznych mają prawdziwą wolę zorganizowania tego. Mogherini angażuje się również w organizację konferencji darczyńców. Niebawem odbędzie się taka konferencja, stąd zarówno rządy, jak i Unia Europejska mogą współuczestniczyć w odbudowie tych miast i kościołów. Taka jest nasza praca poprzez Europejskie Służby Działań Zewnętrznych. Zapytałem o Syrię oraz Irak, ponieważ oprócz raportu Open Doors można znaleźć petycję skierowaną do sekretarza generalnego ONZ, którą już podpisało wiele osób.
Sygnatariusze domagają się w niej jego pośrednictwa w tym, aby ramy prawne tych krajów w pełni chroniły równe prawa wszystkich obywateli. To, co głównie robimy w ramach Intergrupy, to wsparcie polityczne dla Open Doors, aby pomoc otrzymali nie tylko od Narodów Zjednoczonych, ale także tutaj w Europie. Open Doors z kolei we własnym zakresie organizuje fundusze, także przy pomocy Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, a także poprzez wkład indywidualny ludzi takich jak my. Finansowanie pozostawiamy Open Doors, a to, co do nas należy, to wsparcie polityczne, zarówno poprzez ONZ, ale również prezydenta Iraku oraz ważnych grup chrześcijan pracujących w Iraku. W chwili obecnej widzimy, że Open Doors poczyniło ogromny postęp w pomocy tym ludziom. Mam nadzieję, że wszyscy chrześcijanie będą mogli powrócić, aby przywrócić chrześcijańską sferę życia w tej części, która pierwotnie była miejscem narodzin języka aramejskiego, którym posługiwał się Jezus Chrystus. Tak więc jest to dawna chrześcijańska społeczność, którą chcemy odbudować. A jak pan ocenia współpracę na linii Intergrupy Federiki Mogherini i sekretarza generalnego ONZ z władzami na przykład takiego kraju jak Pakistan? Stanowisko Unii Europejskiej to jedna sprawa, ale drugą jest przyjęcie go do wiadomości przez te władze oraz chęć współpracy. Jako Intergrupa największy sukces osiągnęliśmy we wrześniu 2016 roku, ponieważ Unia Europejska zdecydowała się nominować specjalnego przedstawiciela do spraw wolności religii, którym został pan Jan Figel. Pochodzi on ze Słowacji, a został nominowany przez Unię Europejską do pomocy w naszej pracy, promowania wolności religijnej. Pan Figel jest bardzo ważny, ponieważ przemawia w imieniu całej Europy, podróżuje do Narodów Zjednoczonych, do rządów na Bliskim Wschodzie i do Pakistanu, stąd mamy ogromne wsparcie ze strony Unii Europejskiej. To po pierwsze. Po drugie, co osiągnęliśmy w Pakistanie, gdzie sytuacja chrześcijan jest szczególnie trudna. Niektórzy z nich oczekują wręcz na wyrok śmierci. Najbardziej znaną nam kobietą jest obecnie Asia Bibi, która od blisko 7 lat czeka na taki wyrok. Prosiła ostatnio pakistański Sąd Najwyższy o wypuszczenie na wolność. Jednym z problemów jest to, że adwokaci tutaj na Zachodzie są drodzy, a w Pakistanie są bardzo drodzy. Udało nam się osiągnąć to, że również dzięki pomocy pakistańskiej lokalnej organizacji chrześcijańskiej Unia Europejska częściowo opłaca jej adwokata. Unia Europejska finansuje adwokata Asii Bibi. Myślę, że jest to ogromny krok do przodu. Kiedy Asia Bibi ma dobrego adwokata i w modlitwie oczekujemy, że w ciągu nadchodzących tygodni jej sprawa pojawi się w Sądzie Najwyższym. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym tak zwanym prawie zakazującym bluźnierstwa. Pamiętam, jak w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego napisał pan petycję do wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Catherine Ashton w tej sprawie. Odpisała panu, że unijna ambasada w Pakistanie prowadzi negocjacje z pakistańskim rządem co do zmiany tego prawa, ale niestety rząd nie wyraża chęci zmian. Asia Bibi jest wciąż w celi. Widzi pan jakiś w ogóle postęp w tych negocjacjach? Concerning US embassy and the negotiations between Pakistan's authorities and the European Union. W Pakistanie istnieje prawo dotyczące bluźnierstwa. Kiedy ktoś jest oskarżony o powiedzenie czegoś niewłaściwego na temat Koranu lub proroka Mahometa, trafia do więzienia natychmiast. Niestety, kiedy ludzie wchodzą w konflikt, bardzo często zdarza się, że jeden z nich stwierdza, że drugi obraził proroka Mahometa i to właśnie ta osoba ma problem. Tak też się stało w przypadku pani Asii Bibi. Została oskarżona o powiedzenie czegoś niewłaściwego wobec Koranu.
Pani Ashton, czyli poprzednia szefowa unijnej dyplomacji, w mojej ocenie nie była zbyt aktywna. Obecnie mamy panią Mogherini, która jest według mnie dużo bardziej aktywna. Poza tym w ubiegłym roku wraz z polskim kolegą Markiem Jurkiem oraz niemieckim kolegą Arne Gericke odwiedziliśmy Pakistan. Rozmawialiśmy z premierem oraz ministrem sprawiedliwości, ministrem spraw zagranicznych i ministrem spraw wewnętrznych. Sugerowaliśmy im, jak mogą zmienić prawo zakazujące bluźnierstwa, a oni odpowiedzieli nam. Panie Van Dalen, panie Jurek, panie Gericke, my chcemy zmienić prawo zakazujące bluźnierstwa, ale obecnie mamy problem z terroryzmem, który jest bardzo silny, szczególnie w zachodniej części Pakistanu, blisko Afganistanu. Obiecali nam, że kiedy uda im się okiełznać terroryzm, a mają nadzieję, że stanie się tak w przeciągu od roku do dwóch lat, to mogą przedstawić w parlamencie propozycję zmiany prawa zakazującego bluźnierstwa. Był to wielki krok naprzód. Po raz pierwszy mogliśmy rozmawiać na najwyższym szczeblu politycznym o zmianie tego prawa. W tym odcinku rozmawiamy na temat prześladowań chrześcijan na świecie w kontekście dokumentów prezentowanych w tej instytucji. Tak się składa, że jakiś czas temu Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą sytuacji w Syrii. Jak tutaj pana zdaniem powinni angażować się politycy na przykład Europejskiej Partii Ludowej czy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów? Rola Parlamentu Europejskiego jest ograniczona, trzeba to szczerze przyznać. Obecnie toczy się wielka bitwa pomiędzy potęgami tego świata, Stanami Zjednoczonymi, Rosją, Chinami, Turcją. Co możemy i co robimy w Parlamencie Europejskim, to dwie rzeczy. Po pierwsze, poprzez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych i panią Mogherini udzielamy politycznego wsparcia chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. Wspieramy także politycznie Open Doors. Na szczęście wiele osób na Zachodzie przekazuje środki organizacjom takim jak Open Doors na odbudowę kościołów i społeczności. Jedną z wiodących osób jest Ron van der Spol, który w najbliższych kilku tygodniach wyruszy na Bliski Wschód, aby bezpośrednio pomóc w odbudowie kościołów poprzez finansowanie ze strony ludzi wspierających Open Doors. Dzięki nim on naprawdę może tam coś osiągnąć. Naszym zadaniem jest zapewnienie wsparcia politycznego i zapewnienie organizacjom takim jak Open Doors możliwości działalności w Syrii i w Iraku. I make sure that organizations like Open Doors can work in Syria and in Iraq. Powracając do rezolucji na temat prześladowań na przykład chrześcijan w Syrii, istnieje tam zapis mówiący o tym, że Unia Europejska jest jednym z głównych dostarczycieli pomocy humanitarnej dla cierpiących ludzi w Syrii. Mówiąc o aktywności Mogherini w dokumencie, mowa jest na przykład o jej inicjatywach dyplomatycznych. Zaapelowała na przykład do walczących w Syrii grup zbrojnych o zaprzestanie wszelkiej współpracy z Jabhat Fatah al-Sham. Tak się składa, że Parlament Europejski może o coś zaapelować, coś potępić albo opowiedzieć się za poszanowaniem praw na przykład chrześcijan. Zgadzam się, sama Unia Europejska jest silna, jeśli chodzi o bezpośrednią pomoc bezdomnym i tym, którzy zmuszeni są uciekać z własnych domów. Biorąc pod uwagę pomoc dla uchodźców, Unia Europejska jest bardzo aktywna. Jako Parlament Europejski postulowaliśmy do pani Mogherini, aby na każdym spotkaniu z kolegami, z ministrami, z liderami grup obstawała za równym traktowaniem chrześcijan na Bliskim Wschodzie, o których nigdy nie powinniśmy zapominać. That they are treated in an unequal way and that they are bashed by Islamic extremists, that she stands every meeting she has with other colleagues, with ministers, with group leaders to make sure that there is equality for Christians in the Middle East. We should never forget that. Mając na uwadze raport Open Doors 2017, to nie sposób wspomnieć o dwóch krajach, które zwyciężyły w tym haniebnym rankingu, Korei Północnej i Somalii. Jak postrzega pan aktywność Unii Europejskiej w tych częściach świata? Działania Unii Europejskiej w Korei Północnej są prawie niemożliwe.
almost impossible. North Korea is a completely close country. Korea Północna jest zamkniętym państwem o twardej dyktaturze i jest to prawie niemożliwe, aby wywrzeć na nią jakikolwiek wpływ. Jedynym sposobem, aby tam dotrzeć, to poprzez Chiny. Obecnie Chiny w sposób coraz bardziej intensywny bojkotują Koreę Północną, aby zapewnić przynajmniej trochę wolności w Korei. Is China, and China is indeed more and more putting pressure on North Korea. Tak więc Chiny są jedynym łącznikiem, który rzeczywiście jest w stanie wywrzeć coraz większy nacisk na Koreę Północną. Somalia jest zupełnie innym przypadkiem. Wiele osób, szczególnie chrześcijan, musiało opuścić Somalię z powodu bardzo ekstremistycznego islamskiego rządu. Uchodźcy, którzy docierają do Europy, to prawie w 60% chrześcijanie, a wielu z nich pochodzi z Somalii. Uważam, że naprawdę niezbędne jest sprawdzanie, kim oni są. Jeżeli są chrześcijanami w potrzebie pochodzącymi z Somalii, to powinniśmy im tutaj pomóc. We should help them here in Europe. And what are the latest, for example, success? Chciałby pan poinformować telewidzów o jakichś niedawnych sukcesach Unii Europejskiej co do obrony praw chrześcijan na świecie? Was it a specific humanitarian aid or protection Christians' lives, for example, particularly in Syria? Uchodźcy przebywający na przykład w obozach w Turcji są muzułmanami i chrześcijanami, ale wielu chrześcijan żyje tam pod presją, a wielu muzułmanów nie chce ich traktować na równi, co nie dzieje się wyłącznie w przypadku obozów w Turcji, ale także od czasu do czasu tutaj w Europie, na przykład w Niemczech i w moim kraju Holandii. Słyszeliśmy o chrześcijanach w ośrodkach dla uchodźców, którzy byli zastraszani przez muzułmańskich ekstremistów. Jeżeli tak się dzieje, to powinniśmy przestać dawać tym ludziom azyl na Zachodzie, ponieważ na Zachodzie opowiadamy się za równym traktowaniem wyznawców. Szczególnie w przypadku Holandii zdarzają się przypadki, że udzielanie azylu muzułmańskim ekstremistom, którzy w obozach dla uchodźców grozili chrześcijanom, zostało wstrzymane. Myślę, że jest to konieczne, ponieważ musimy zablokować to, co się dzieje w przypadku biednych chrześcijan na Bliskim Wschodzie i nie możemy dopuścić, aby to samo działo się u nas. Żyjemy w Europie, gdzie mieszka bardzo wielu chrześcijan. Prowadzone są dyskusje na temat polityki migracyjnej, azylowej. Jak pan podchodzi do sprawy przyjmowania migrantów do europejskich krajów i związanej z tym problemem reformy polityki azylowej? Jak dla mnie najbardziej istotną kwestią jest sprawdzanie na europejskich granicach tożsamości ludzi, którzy chcą tutaj przybyć. Kim oni są? Jakimi są ludźmi? Obecnie przywiązujemy do tego coraz większą wagę. Od pół roku zauważamy, że większość uchodźców pochodzi z Albanii, Maroko i Algierii, które w mojej ocenie są bezpiecznymi krajami. Być może mają problemy gospodarcze, ale nie możemy tych ludzi tutaj wpuszczać. Należy skupić się raczej na ludziach, którzy są bombardowani w Aleppo, albo na chrześcijanach, którzy są prześladowani ze względu na wiarę. Ludzi na przykład z Maroko nie możemy wpuszczać. Jeśli nie zrobimy takiego rozróżnienia, to system pójdzie w całkowicie złą stronę. Musimy sprawdzać, kto przybywa, a jeśli są to ludzie na przykład z Maroku czy Algierii, należy im powiedzieć, że nie mogą tutaj być, ponieważ ich kraje należą do bezpiecznych. Jeżeli wdrożymy taki system, to będziemy mogli kontynuować pomoc tym, którzy są naprawdę w potrzebie oraz ludziom, którzy przeżywają tragedię wojny w Aleppo, a także chrześcijanom z Somalii. Trzeba powiedzieć nie osobom, które chcą tutaj przybyć tylko z przyczyn ekonomicznych.
Bardzo dziękuję za wspólną dyskusję. Szanowni Państwo, gościem w studiu parlamentarnym tutaj w Brukseli był pan poseł Parlamentu Europejskiego Peter van Dalen z Holandii, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, współprzewodniczący Intergrupy do spraw wolności religii i wyznania w Parlamencie Europejskim. Thank you very much for coming. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam do obejrzenia kolejnego programu z Parlamentu Europejskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.